Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Andrzej Śliwka, poseł, ale także kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Elbląga. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór. No właśnie, znalazł się pan w drugiej turze wyborów o fotel prezydenta Elbląga. Jak pan ocenia swoje szanse w tej drugiej turze, która już za niewiele ponad tydzień? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja w pierwszej kolejności, też korzystając z możliwości obecności w telewizji Trwam, no chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Elbląga, elblążanom za to, że udali się do urny i 7 kwietnia tak liczne grono osób zagłosowało na mnie, prawie 35%. Znakomity wynik, serdecznie dziękuję. I to jest duża mobilizacja, duża determinacja teraz z mojej strony do tego, żeby w tej drugiej turze, już prawie półtora tygodnia przed wyborami, żeby robić to, co robiłem przez ostatnie miesiące, ale jeszcze lepiej. To znaczy w ostatnim czasie odbyłem setki rozmów, setki spotkań, tysiące uściśniętych dłoni. Na bazie właśnie tych rozmów stworzyłem strategię dla Elbląga, taki kompleksowy plan rozwoju miasta. Czego mieszkańcy oczekują od nowego prezydenta? No bo tak czy inaczej będzie nowy prezydent. Panie redaktorze, tu bym polemizował, ponieważ co prawda obecny prezydent z kretesem przegrał wybory do sejmiku województwa. Elblążanie, jak dobrze pamiętam, tylko 2200 osób zagłosowało na niego w Elblągu, więc to naprawdę czerwona kartka dla prezydenta obecnego. No ale wieloletni wiceprezydent, jego współpracownik najbliższy, startuje właśnie z Koalicji Obywatelskiej, z poparciem Lewicy, z poparciem PSL-u. No tak, absolutnie, to taka młodsza wersja, ale tak samo by w moim przekonaniu działała niestety nie na korzyść Elbląga, tylko właśnie bardziej na szkodę. Czego potrzebują, no panie redaktorze, no program jest 20-minutowy, ale ja oczywiście wymienię to, bo jeżeli byśmy mieli przejść do takiej kompleksowej analizy, to 20 minut to za mało. Po pierwsze, poprawienie komunikacji miejskiej, no jest fatalna. 3 lata temu reorganizacja komunikacji miejskiej zdewastowała rozkład jazdy, nie wspominając już o gruchotami, którymi jeżdżą pasażerowie, bo to trzeba powiedzieć, że te chrupki, które mają już kilkadziesiąt lat i są całkowicie niedostosowane do osób starszych, osób niepełnosprawnych. Kolejna kwestia, w moim przekonaniu bardzo istotna, ściąganie inwestorów. To jest konsekwencja tej szkodliwej reformy administracyjnej. A priorytetowe inwestycje w Elblągu i w tym kręgu? Panie redaktorze, jest kilkanaście takich inwestycji, które są niezbędne. Na pewno ważną inwestycją jest inwestowanie w port morski w Elblągu. Ale ja bym się skupił, panie redaktorze, na tym, żebyśmy wreszcie zadbali o stan chodników i stan dróg w Elblągu. No każdy kierowca, każdy pasażer, każda mama z dzieckiem czy osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, zwracała mi uwagę, ja też wielokrotnie to sam przeżywałem na własnej skórze, że dziura na dziurze, chodniki są niedostosowane. Sama jazda po Elblągu jest wielkim problemem, ponieważ nie ma tak zwanej zielonej fali. Kiedyś Elbląg był miastem, że z jednego krańca na drugi krańc można było przejechać 15-20 minut, nie stojąc w korkach. Teraz jest całkowicie inaczej. I tak samo jest z komunikacją miejską. Ja mam swoje wspomnienia, jak chodziłem do Ogólniaka, gdzie jeździło się jednym autobusem, 7, elblążanie pewnie doskonale wiedzą. Można było cały Elbląg przejechać, a teraz kilka razy trzeba się przesiadać. A rozkład jazdy jest tak fatalny, że wiele osób mówi o tym, że Elbląg nie jest miejscem dla młodych ludzi, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Elbląga, ale także Elbląg nie jest miejscem dla naszych kochanych seniorów, ponieważ jeżeli jest fatalna komunikacja miejska, no to jest utrudniony dojazd do sklepu, do lekarza. Ja bym chciał, panie redaktorze, szanowni państwo, żeby Elbląg był miejscem szansy, miastem szansy dla młodych ludzi, ale także wsparcia i szacunku właśnie dla seniorów. Tą szansę na pewno daje dobra współpraca z rządem. Rządem, który jest z zupełnie innej strony tej politycznych tarć w Polsce niż pan. No właśnie, i wydaje się, że tą gwarancją dobrej współpracy z rządem jest raczej kandydat związany z Platformą Obywatelską, a nie kandydat PiSu. Jak pan chce przekonać Elblążan, że ta relacja z rządem i kandydata i przyszłego może prezydenta Andrzeja Śliwki będzie dobra? Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono często się porusza, często je otrzymuję w rozmowach z mieszkańcami.
I po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na to, że do Elbląga w ostatnim czasie, pomimo tego, że rządził prezydent z Polskiego Stronnictwa Ludowego, płynęły setki milionów złotych. Sam o to zabiegałem. Po drugie, jeżeli zostanę prezydentem, jeżeli mieszkańcy mi zaufają, to powiem więcej. No, nawet to jest sytuacja taka, że to rządzący nie chcąc się narazić na zarzut, że w jakikolwiek sposób dyskryminują przedstawiciela innej partii niż Koalicji Obywatelskiej, również będą zabiegali o to. Poza tym mamy parlamentarzystów z Koalicji Obywatelskiej. Ale ja myślę, panie redaktorze, że właśnie to też ten argument, o którym pan mówi, to jest też taki argument bardzo polityczny. A w samorządzie powinniśmy porozmawiać nie o sprawach politycznych. Wie pan, wszyscy kandydaci w drugiej turze w tej koalicji liberalno-lewicowej, rządowej, właśnie to podkreślają. No był tu kandydat Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, pan Artur Standowicz, i to mówił, że prezydent Witkowski, o tym rozmawialiśmy, że on podkreśla to, że on jest tu związany z rządem i on jest gwarancją dobrej współpracy, a przede wszystkim pieniędzy dla miasta. To, panie redaktorze, dwa wątki. Po pierwsze, te środki, które trafiały w ostatnim czasie do naszych małych ojczyzn, to są środki bezprecedensowe. No, mówimy o ponad 100 miliardach złotych z programów rządowych, które trafiły na inwestycje. Już dziś wiemy, że te programy nie są kontynuowane. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o sytuacji, w której rządzący mieliby dyskryminować mieszkańców ze względu na to, że inaczej wybrali, no to jest sytuacja niedopuszczalna. I jeszcze jedna rzecz. No, panie redaktorze, ja o tym jakby często wspominam. Samorząd powinien być wyłączony z ogólnopolskiej walki politycznej. To, że mój kontrkandydat, czy kontrkandydat pana wojewody Standowicza, czy innych polityków, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości używa tego argumentu, nie znaczy, że tak będzie w rzeczywistości, ponieważ samorządy, panie redaktorze, dziura w chodniku, czy przeciekający dach w szkole nie ma barw politycznych. I te zadania, które są realizowane przez samorząd, no one powinny być ponad politycznym podziałem. Ja bym chciał takiej prezydentury. Ja bym nie chciał prezydentury takiej, w której samorządowcy w znacznej mierze mieszają się do polityki ogólnopolskiej kosztem swoich mieszkańców. Było to wielokrotnie widać w ostatnich latach. Ja bym chciał prezydentury, gdzie również z politykami Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla Elbląga, bo tak powinien funkcjonować prezydent. Oczywiście każdy idzie do wyborów ze swoim programem. Ja mam tą przewagę nad moim kontrkandydatem z Platformy Obywatelskiej, że ja program mam. On, panie redaktorze, 5 lat temu obiecywał pogotowie stomatologiczne, biuro konsultacji społecznych i kartę Elblążaninę. I co zrobił przez 5 lat? No zrobił tyle, że po 5 latach obiecuje to samo. Dobrze, to o tym, kto będzie kolejnym prezydentem Elbląga, dowiemy się kolejną niedzielę, nie tą, tylko kolejną, 21 kwietnia. A teraz panie redaktorze, ja wejdę w zdanie, tylko mogę powiedzieć, że serdecznie państwa zapraszam. To są bardzo ważne wybory, żebyśmy wybrali o przyszłości, decydujemy o przyszłości naszych lokalnych społeczności, naszych małych ojczyzn. Więc bardzo ważne jest to, żeby pójść na wybory i zagłosować. To ważne rzeczy dotyczące naszej ojczyzny jako całości zapadały wczoraj w Parlamencie Europejskim. Został przyjęty pakt migracyjny. Co to dla nas oznacza, panie pośle? No to jest fatalna decyzja. Wszyscy pamiętamy wypowiedź Donalda Tuska, który w exposé powiedział, że nigdy się nie da ograć w Brukseli. No a wychodzi na to, że wraca Donald Tusk z 2017 roku, który wtedy straszył Polskę i mówił, że to się wiąże z nieuchronnie. Ale to nie Donald Tusk wczoraj głosował w Parlamencie Europejskim. A kto głosował? A kto głosował? Głosowali politycy właśnie wybrani z Koalicji Europejskiej. No pan tak, Belka, pan Cimoszewicz, pan Róża Thun. Głosowali ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością. Ale panie redaktorze, a przepraszam, a kto wysłał do Europarlamentu pana Millera, Belkę, panią Thun? Pani Thun startowała, teraz trzecia droga PSL Polska 2050, ale startowała z list Koalicji Europejskiej. Była przecież wiele lat europosłanką Platformy Obywatelskiej. Pan Miller, wielki orędownik Donalda Tuska. Pan Belka, wielki orędownik Donalda Tuska. Pan Cimoszewicz, wielki orędownik Donalda Tuska. No, nie żartujmy. Znaczy, Donald Tusk jest politykiem, który wychodzi i mówi o tym, że on się na to nie zgadza, to decyzja Parlamentu Europejskiego. Hola, hola. Jak głosowała Europejska Partia Ludowa? Jak głosowali politycy, z którymi Donald Tusk ma na co dzień kontakt i się chwali, że przecież to byli jego podwładni w Europejskiej Partii Ludowej? Znaczy, no nie żartujmy. Donald Tusk, jakby chciał, to by tego dokonał. Przypomnę panu, że w 2016 roku Beata Szydło zablokowała kwestie związane ze szkodliwą polityką migracyjną. Ta polityka Herzi z Willkommen, która była błędną polityką niemiecką,
Znaczy polski rząd wtedy, polski rząd Beaty Szydło, pani premier Beaty Szydło nie zgodził się na to, żeby polskie rodziny ponosiły konsekwencje za błędne decyzje niemieckiego rządu, za błędne decyzje Angeli Merkel. Tusk, pamięta, pan redaktor pewnie wtedy pamięta, Ewę Kopacz, która była premierem, mówiła o 10 tysiącach. Rafał Trzaskowski wtedy był ministrem do spraw europejskich, mówił o 8-15 tysiącach, a wychodził rzecznik rządu, obecnie wiceminister obrony narodowej, o zgrozo. Pan Tomczyk i co powiedział? I powiedział, że możemy przyjąć każdą ilość. Więc teraz rolą, panie redaktorze, szanowni państwo, rządzących, pana ministra Sikorskiego, pana ministra Szłapki, premiera Donalda Tuska, powinno być to, żeby zablokować tą decyzję polityczną, bo to jest decyzja polityczna. Ale chyba takiej możliwości nie ma, no bo teraz to tylko musi zaakceptować Rada Unii Europejskiej, no a tam... No ale to chwilę, ale będzie... przepraszam, a jaką większością będzie podejmowana decyzja? No, powinna być podejmowana jednomyślnie. No właśnie, no i teraz mamy... A jaka jest... Przepraszam, bo ja trochę odrzucam, pan redaktor się uśmiecha, ale ja odrzucam taką logikę, gdy ktoś mówi, że no powinna być, ale tu ktoś się nie zgadza. No nie, no to jest miara skuteczności polityka. To jest miara skuteczności polityka. No tak. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokowaliśmy te szkodliwe Donald działania. Donald Tusk chyba te możliwości swojej skuteczności widzi raczej w inny sposób. Mówi o tym, że ten mechanizm relokacji, też przypomnijmy, bo on polega na tym, że będą sumy migrantów, które będą przypisane do każdego państwa. Jeśli nie, to trzeba będzie zapłacić do takiej wspólnej kasy na rzecz właśnie... No to jest ta dobrowolność. To jest dobrowolność. No tak, ale Donald Tusk twierdzi, że zrobi wszystko, żeby to nas nie dotyczyło. No bo przyjęliśmy miliony w zasadzie migrantów z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy. Okej, tylko że to jest złudne, panie redaktorze, ponieważ konflikt na Ukrainie, daj Boże, żeby się skończył jak najszybciej i wtedy pani komisarz Johansson powie, że ta przesłanka ustała, więc przyjmujcie nielegalnych migrantów. No nie ma na to zgody. Znaczy nie powinniśmy się zgadzać na kwestie, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu i to jest jakby oczywiste. Mamy normalne ruchy migracyjne, jest to wynikiem kontroli przez właściwe organy, pracy zarobkowej i tu wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa, ale my mówimy o sytuacji, w której była decyzja niemieckiego rządu, polityka Herzlich Willkommen, otwartych drzwi, welcome refugees i pomimo tego, że wszyscy mówili o tym, że te działania są nielegalne, niezgodne z przepisami prawa, Niemcy przyjmowali tych nielegalnych migrantów i teraz właśnie Niemcy podejmują decyzję o tym, że będą się dzielili tymi nielegalnymi migrantami, a jeżeli ktoś nie przyjmie tych nielegalnych migrantów z Niemiec, no to w takim wypadku będzie płacił. No, my się na to powinniśmy fundamentalnie nie zgodzić, odrzucić te działania. I to jest, panie redaktorze, rola polityków, żeby blokować decyzje niektóre polityczne, żeby zmieniać. Po to zostali wybrani. To nie może być taka sytuacja, że Donald Tusk wyjdzie i powie, szanowni Polacy, szanowni rodacy, umywam ręce, ponieważ tak zostałem przegłosowany. No nie, znaczy... W polityce trzeba być skuteczny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości był skuteczny w relacjach z Unią Europejską. Wielokrotnie krytykowany właśnie przez polityków Platformy, ale ciężko, żeby polityk, który w exposé wyszedł i powiedział, że nie da się ograć w Brukseli, teraz przyszedł i powiedział, że został ograny. No chyba, że Donald Tusk po raz kolejny minął się z prawdą, a już tych minięć z prawdą było wiele, od benzyny po kwotę wolną od podatków to i bakciowego. Tak, że pan tą benzynę wspomniał, zaraz do niej przejdziemy, ale jeszcze sprowokował mnie pan, bo o tej skuteczności pan mówi w Brukseli. Premier Morawiecki skutecznością w Brukseli się wykazywał, kiedy zgadzał się na mechanizm warunkowości, na to, żeby było KPO, a tych pieniędzy w Polsce nie było? To była skuteczność Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, ale to są dwie różne rzeczy. Już tłumaczę dlaczego. Mechanizm związany z KPO, przecież pan redaktor doskonale o tym pamięta, że warunki, na których zostało ustalone KPO, gdzie przyjęliśmy te ustalenia, zostały zatwierdzone. Później pan redaktor pamięta, że Komisja Europejska, no co by nie mówić, łamała zasady gry w trakcie gry. Skąd to zaufanie do Komisji Europejskiej, że nie będzie tego? Łamała zasady gry w trakcie gry. No, wtedy mieliśmy sytuację, w której Polska spełniła wszelkie przesłanki do tego,
ażeby te środki z Krajowego Programu Odbudowy zostały wypłacone. I co się okazało? Okazało się, że jedynym kamieniem milowym, który był, był kamień milowy zmiany rządu w Polsce. No wtedy Leszek Miller z uśmiechem i otwartością mówił o tym, że tym podstawowym kamieniem milowym będzie zmiana władzy. Ja tutaj w polskim punkcie widzenia po wyborach o tym mówiłem, że doszło do sytuacji, w której politycy z Komisji Europejskiej, politycy z Brukseli, no uczestniczyli czynnie w kampanii wyborczej. No pamiętamy wypowiedzi wielu polityków, w tym pani von der Leyen, która wprost na konwencji EPP mówiła do Donalda Tuska: mam nadzieję, że zostaniesz premierem. No, komisarz czy szef Unii Europejskiej powinien być bezstronny w tym zakresie. Nie powinien uczestniczyć w sporze politycznym. A tu dochodziło do rażącego naruszania. Tak jest, panie pośle. Musimy iść dalej, bo jeszcze nam została końcówka programu. Spodziewa się pan, że nowy prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, zrobi coś, żeby poprawić ceny paliw? No, przekroczyły już 7 zł w niektórych miejscach. Regularna ta cena w okolicy 7 zł jest. Czy jakiej polityki się pan spodziewa? Czy to jest odpowiednio osoba na to stanowisko? No ja mam co do tego wątpliwości z kilku względów. Po pierwsze, pamiętamy konkret Platformy Obywatelskiej. No wiemy o tym, że tam wywiązywanie się z tych konkretów to różnie bywa. Bardziej gorzej niż lepiej, bo nawet jeżeli tam coś zaczęli realizować, to nie do końca, jak chociażby zamrożenie cen energii, bo zamrozili na pół roku i w przyszłym półroczu czekają nas... W przyszłym półroczu czekają nas gigantyczne wzrosty cen. To myślę, że nasi słuchacze powinni o tym wiedzieć, to po pierwsze. A co do pana Fąfary, no sytuacja jest kuriozalna, bo rynek medialny, media mówiło od blisko tygodnia, dwóch, że pan Fąfara może zostać prezesem. No to tak właśnie wyglądają te transparentne konkursy w Orlenie. Wszyscy pamiętamy wypowiedź Donalda Tuska, który powiedział, gdy on zostanie premierem, benzyna będzie po 5,19, to właśnie, się da zrobić tak. Ma to wpływ, czy nie ma tego wpływu? Panie redaktorze, premier wpływ ma na to, ponieważ kształtuje politykę gospodarczą. I prezes Orlenu również ma na to wpływ. Oczywiście, benchmarkuje się... Sprawiedliwość rządziło, były też wysokie ceny paliwa. To była mowa o tym, że to jest kwestia kursu dolara i kwestia tego, ile ropa kosztuje na rynku. Ale oczywiście, że tak jest, panie redaktorze, tylko... narzędzia ma premier. Panie redaktorze, zmierzmy dwie proporcje. Jeżeli spojrzy pan, jak wygląda cena baryłki ropy, jak wygląda kurs dolara, to jest o wiele niższy niż za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc twierdzenie, że cena paliwa wtedy, jeżeli była lekko powyżej 6 zł, była skandalem, a teraz pomimo tego, że cena baryłki spada i cena i dolar na giełdzie osłabia się, jest cena paliwa, jak pan wspomniał, za litr 7 zł, no to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie spółka działa w sposób no nie mający na celu oczywiście swojej pomnażania swojego dochodu, tylko po prostu łupienia kierowców, którzy korzystają z tego. Pan redaktor mi się spytał o wpływ rządu na ceny. Wpływ rządu na ceny jest związany z kreowaniem polityki gospodarczej. Oczywiście są uwarunkowania, to nie jest oczywiście jednokierunkowe, to znaczy, że tylko rząd wpływa na to, jakie są ceny, ale to są uwarunkowania oczywiście geopolityczne. No, mieliśmy sytuację wysokiej inflacji, ona była wynikiem odłożonego popytu i także tej problemów podażowych w przypadku pandemii COVID-19. Później był wybuch wojny na Ukrainie i ceny energii, ceny gazu poszybowały. To również się przełożyło na stawki, ale wtedy rząd swoją taką aktywną polityką gospodarczą doprowadzał tarczami antyinflacyjnymi, doprowadzał do tego, że zbijał te ceny. Jeszcze króciutkie pytanie, 30 sekund mamy, bo dzisiaj pojawiła się taka informacja z Orlenu, że szwajcarska spółka zależna od Orlenu, OTS, poinformowała o kwocie 1,6 mld złotych, które jako nieprzewidywany wcześniej koszt obciąży wyniki finansowe całego koncernu za 2023 rok i tu chodzi o dokonaną przedpłatę za ropę, która według spółki no, trudno będzie odzyskać. To nie brzmi dobrze. Ja nie znam tej sprawy. No, ciężko mi się odnieść do tego
tej informacji, bo pan redaktor mnie jakby poinformował o tym. Ja powiem tak, no oczywiście te pewne kwestie sprawozdawcze, one są jakby naturalne, że część inwestycji jest inwestycjami bardziej udanymi, część mniej udanymi. Naturalnym procesem również są odpisy, które się czyni, ale tu ciężko mi skomentować. Jasne, ze względu rozumiem. Na to, że jakby nie znam szczegółów tego. To może następnym razem. Pan Andrzej Śliwka, poseł i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyścigu o fotel prezydenta Elbląga. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję pięknie, szczęść Boże. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.